Nowe doniesienia w sprawie małżeństwa Wojciechowskiej i Kossakowskiego. Dziennikarka przyznała to na wizji. Postaci Martyny Wojciechowskiej chyba nie trzeba nikomu przedstawiać. Dziennikarka i podróżniczka od lat działa w telewizji i pokazuje na wizji życie na najdalszych krańcach świata. Choć zawodowo jest spełniona, to w jej życiu prywatnym nie działo się do końca dobrze. Wojciechowska długo czekała na miłość. Kiedy wydawało się, że odnalazła szczęście u boku Przemka Kossakowskiego, wszystko się posypało. Po czasie wspomina te relacje dość gorzko. Martyna Wojciechowska nie miała szczęścia w miłości. Podróżniczka Martyna Wojciechowska była zaręczona 3 razy. Najpierw głośno było o jej związku z Leszkiem Czarneckim, a później o relacji z płetwonurkiem Jerzym Błaszczykiem. Owocem tego drugiego związku jest córka, Maja. Kiedy media obiegła informacja o tym, że Wojciechowska związała się z Przemysławem Kossakowskim, wszyscy fani dziennikarki byli w siódmym niebie. Wydawało się, że w show biznesie nie może być bardziej zgranego duetu niż ta dwójka. Tak szybko jednak jak pojawiła się informacja o ślubie Wojciechowskiej i Kossakowskiego, tak szybko gruchnęła także wieść o ich rozwodzie. Po 3 latach związku i 3 miesiącach od ślubu, z dnia na dzień nastąpił koniec mojego małżeństwa. Ta nagła zmiana była dla mnie wielkim zaskoczeniem, bo odpowiedzialność, zobowiązanie i dane słowo są i zawsze będą dla mnie wartościami nadrzędnymi. Moja decyzja o ślubie była głęboko przemyślana i traktowałam ją bardzo poważnie, pisała po rozstaniu Wojciechowska na Instagramie. Do tej pory nie do końca wiadomo, co poróżniło tę dwójkę. Oboje raczej rzadko bezpośrednio odnoszą się do zakończonej relacji. Tym bardziej więc ciekawi to, co Wojciechowska wyznała w ostatnim odcinku Kobiety na krańcu świata. Martyna Wojciechowska opowiedziała na wizji o małżeństwie z Kossakowskim. Martyna Wojciechowska w jednym z odcinków Kobiety na krańcu świata dość przewrotnie odwiedziła mężczyznę. Spotkała się z Williedalem, który jest irlandzkim swatem. Kontynuuje rodzinną tradycję i łączy w pary ludzi. Od ponad 50 lat zajmuje się tym zawodem. Podobno przez ten czas połączył 3000 paragraf. Tym razem i Martyna Wojciechowska postanowiła sprawdzić, jak działają usługi mężczyzny. Zapewne jednak nie spodziewała się, że w trakcie wizyty usłyszy pytanie o swoje poprzednie małżeństwo. Byłaś kiedyś zamężna? Zapytał Williedal. Tak, ale tylko przez 3 miesiące. Kiedy rozglądam się dookoła, to widzę wielu moich znajomych, którzy się rozwiedli. Związki nie działają, powiedziała mu Wojciechowska. A to mężczyzna postanowił jej odpowiedzieć. Miłość jest bardzo ważna. Dużo trudniej jest nie kochać. My jesteśmy stworzeni do miłości. Irlandzki swat stanowczo nie zgodził się ze stwierdzeniem polskiej podróżniczki i próbował wyjaśnić jej, że miłość jest w życiu bardzo ważna. Kto wie, może jednak Martyna Wojciechowska kiedyś w końcu odnajdzie prawdziwe szczęście u boku oddanego mężczyzny.